Pamiętam jak miałam przyjemność rozmawiać z Tobą podczas premiery spektaklu Ślub Doskonały. Teraz już kolejne wspaniałe wystąpienie za Tobą. Czy trema jest mniejsza? Trema zawsze jest przed spektaklem, ale to jest taka budująca trema, która mnie osobiście bardzo mobilizuje do tego, żeby być tak bliżej siebie na tej scenie. Więc myślę, że potrafię ją gdzieś tam utrzymać na wodzy. Yy, aczkolwiek jednak teraz miałem króciutką przerwę od grania, więc zawsze ten powrót jest troszkę bardziej stresujący. Ten dzisiejszy powrót, w ogóle mam wrażenie, mógł być dla Was dość stresujący, ponieważ cała aura tego, co dzieje się chwilowo wokół te, tego spektaklu, e, myślę, że nie jest może taka, jaka być powinna. Jak Wy, jako aktorzy, to wszystko odbieracie? Trzeba powiedzieć yy, to, że. My, jako grupa aktorów, która tutaj gra, moi koledzy, moje koleżanki z teatru, bardzo się wspieramy. I to, co, jaka jest aura, to jest aura w dużej mierze spowodowana wypowiedzią jednej osoby, domyślamy się, możemy powiedzieć głośno mianowicie Agnieszki Kaczorowskiej. E, więc e, ja swoje oświadczenie również wydam na swoich social mediach, bo chcę się odnieść do tej sytuacji. E, Byłeś zaskoczony tymi słowami? Byłem zaskoczony tymi słowami, dlatego że ja tutaj jestem osobą, która wręcz została namów namówiona do tego, żeby w tym projekcie wziąć udział. Spotkałem się z Kamilą. Kamila gdzieś zobaczyła mnie, właśnie bodajże chyba podczas premiery fightera, filmu Fighter, podeszła do mnie. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, że ona mnie śledzi, że po prostu bardzo we mnie wierzy, w moje zdolności aktorskie i marzyłaby, żebym wystąpił kiedyś u niej w, w teatrze, żebym wystąpił w, w jej projekcie. Przez to, że mam bardzo dużo na, na głowie różnych innych swoich projektów, to no pomimo tego, że to było gdzieś tam wielkie moje marzenie, ale bałem się, że no, nie podołam temu wszystkiemu. Ale Kamila faktycznie ma dar przekonywania i przekonała mnie, za co jestem jej naprawdę bardzo wdzięczny, ponieważ to daje mi ogromną radość. To, kiedy yy, wychodzę na scenę, kiedy dostaję na żywo brawa od ludzi, kiedy dostaję później w, w relacjach yy, podziękowania od widzów, to jest coś, co ja miałem jeszcze jak występowałem właśnie w studiu Buffo u Janusza Józefowicza, yy, oczy, co na lata było odłożone na półeczce i co wróciło do mnie i co, z czego czerpię niesamowitą, niesamowitą yy, radość. Byłem zaskoczony słowami Agnieszki, bo widziałem, widzę sam tutaj y, z boku, jak Kamila, producentka, traktuje aktorów. Z jaką po prostu. Y, no Powiedzmy sobie szczerze, ja każdy z aktorów, ja, się, ja nie jestem aktorem zawodowym, ale każdy z aktorów, który jest pewnego rodzaju indywidualnością, więc też trzeba uważam znaleźć gdzieś tam sposób, żeby to wszystko, te wszystkie klocuszki indywidualne poukładać. I y, ja naprawdę z... Y, Ogromną sympatią obserwuję to, jak z jakim szacunkiem po prostu Kamila podchodzi do, do nas, do, do tego, żebyśmy byli zawsze zadbani, żebyśmy mieli co jeść, żebyśmy mieli gdzie, gdzie spać. No, naprawdę dla mnie, nie wiem, może jestem nieobiektywny, bo po prostu ją bardzo, bardzo lubię. Ale Ty też miałeś przyjemność na scenie pracować z Agnieszką, właśnie jak ta współpraca przebiegała? na scenie przebiegała bardzo dobrze. A poza? Poza? Wypowiem się dzisiaj, myślę, na swoich social mediach, ponieważ ta Agnieszka opowiedziała o swojej, swoją prawdę, a ja chciałbym tutaj odnieść się do tej sytuacji ze swojej strony i opowiedzieć, jak to wyglądało z mojej strony. Edyta, jak się czujesz już po kolejnym zagranym spektaklu? Słuchaj, no rzeczywiście bardzo intensywnie ten spektakl się sprzedaje, co owocuje tym, że do któregokolwiek z miast nie przyjedziemy, zawsze wyprzedane bilety na dwa przedstawienia, więc my rzeczywiście bardzo gęsto gramy i przez to, że ta częstotliwość jest taka duża, po prostu coraz więcej takich fajnych smaczków z tego wychodzi, bo każdy jest już w swojej postaci bardzo mocno osadzony, fajnie się czujemy, słyszymy, reagujemy często też spontanicznie na siebie, poza w tym, co jest w tekście, to, to jeszcze każdy gdzieś tam się rozgosił w tej przestrzeni swojej postaci. No i a ta moja postać, Judy, ma, jakby stwarza takie, takie możliwości, bo to jest taka nieoczywista postać, to jest dziewczyna, która gdzieś daje się poznać z jakiejś strony na samym początku, a później widz podąża za nią i, i coraz lepiej ją poznaje i, i rzeczywiście to pierwsze wrażenie może być trochę mylne w kontekście tego, jak, jak, jaką jest osoba, sobą i na co, na co stawia a, a ona ma ze mną sporo wspólnego bo ja też uważam, że miłość jest w życiu najważniejsza i za tym warto podążać i, i to jest wpisane w tej mojej postaci i czasami to nie jest proste, czasami trzeba być odważnym w wyrażaniu siebie, czasami jest niezbyt wygodnie coś wyrazić, ale mimo wszystko i kiedy się stawia naprawdę, to ja wierzę w to głęboko, że to przynosi zawsze dobro, więc w tej postaci się to zawiera, mimo, że nie jest taka głęboka, jakby napisana w sposób filozoficzny, dramatyczny, tylko wiadomo, no to jest farsa, więc to są lekkie środki wyrazu, to jest lekka forma, aczkolwiek fajna wartość tego też, no taka merytoryczna i myślę, że taka, auto, taka refleksyjna też dla widzów. W tę postać, w którą ty się wcielasz, wcielała się także Agnieszka Kaczorowska. Jak wiemy, teraz jest dość spore zamieszanie w związku z tym, co się wydarzyło. Jak ty na to zareagowałaś? No, jakby ja w teatrze gram od wielu lat i, i jestem przyzwyczajona do tego, że to producent decyduje, kogo chce mieć w zespole i, i to do niego należy zawsze decyzja. Ja bardzo się cieszę, że moja współpraca z Kamilą tak super się układa i że, e, że jest zadowolona bardzo z rozwoju sytuacji. I, i dla mnie jest to. Dużą przyjemnością, że, że, że proponuje mi udział w kolejnych projektach, o których już rozmawiamy, bo uważam, że jest bardzo sprawną, prężnie rozwijającą się młodą osobą, młodą kobietą, też jej bardzo kibicuję. Więc mnie jest w tej przestrzeni bardzo dobrze, i, i nasze relacje są, myślę, że w pewnych momentach nawet bardzo przyjacielskie, bo, bo było. Było kilka takich sytuacji, gdzie ja potrzebowałam jej wsparcia. W innych to ona potrzebowała mojego, i jakoś tak życie pokazało, że możemy na siebie liczyć. Więc ja zawsze marzyłam o tym, żeby, żeby w tej pracy zawsze przede wszystkim prowadziła mnie pasja i prowadziła też do ludzi, którzy mają podobną wrażliwość do mojej. Wtedy łatwo jest się dogadać i porozumieć. A wy w ogóle jako zespół byliście zaskoczeni tym, co się wydarzyło? I e, tymi słowami, które padły z ust Agnieszki. No, ja bardzo. Ja bardzo byłam zaskoczona tą tą sytuacją. E, nie podpisuję się na pewno pod, 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 tym, pod tymi słowami i mam zupełnie inne odczucia. No ja myślę, że to jest jeden z takich fajniejszych zespołów, do których e, e, mogłem trafić. Myślę, że w ogóle ta moja przygoda z teatrem tu i teraz, która się zaczęła w dosyć taki niespodziewany sposób prawie 7 lat, no, a nawet ponad 7 lat temu. Akurat mój pierwszy syn był w drodze i, i Kamilę spotkałem całkiem przypadkiem i zaprosiła mnie do pierwszego projektu Mayday 2. i Od tamtego czasu jesteśmy razem ze sobą. Myślę, że. Że to e, dla nas jest e, fajna, fajna droga zawodowa, e, a zarówno dla niej, jak i dla nas. E, ten Mayday to było takie nasze pierwsze, duże wyzwanie teatralne. A, posz, a później już poszło to ciągiem, Kamila już wyprodukowała kilka fantastycznych spektakli, i teraz ostatnio właśnie Ślub Doskonały, stworzyła super zespół, no i nam się świetnie gra, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby atmosfera w zespole była bardzo dobra, no bo spędzamy mnóstwo godzin ze sobą w busie, bo jeździmy po całej Polsce, ale uwielbiamy to grać i, i uwielbiamy siebie i chyba to widać zresztą na naszych relacjach.